Dzień dobry. 136 lat temu w Baczewie urodził się Feliks Nowowiejski. Uroczystości przygotowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy odbyły się 7 lutego w salonie muzycznym jego imienia. Spotkanie rozpoczęło się zaprezentowaniem przez kierownika salonu Magdaleny Łowkiej biografii kompozytora. Feliks Nowowiejski urodził się 7 lutego 1877 roku w ówczesnym Wartemborku. Spędził tutaj dzieciństwo z bardzo dużą rodziną. Tutaj mieszkał, miał aż 10 rodzeństwa. Tata był krawcem, mama zajmowała się opieką tutaj nad domem i nad dziećmi. I od dziecka przejawiał bardzo duży talent i zainteresowanie muzyką. I rodzice postanowili, żeby kształcił się, rozwijał w tym kierunku i wysłali go do szkoły muzycznej do Świętej Lipki, gdy miał 10 lat już. Następnie jego droga tak pokrótce wędrowała właśnie przez od Barczewa przez Olsztyn. Następnie studiował w Niemczech, przebywał w Krakowie i osiadł na stałe w Poznaniu. We wszystkich tych miastach był wielkim takim działaczem społecznym, bardzo dużym animatorem kultury. Organizował, uwielbiał chóry i właśnie zajmował się bardzo tak tą działalnością od podstaw chóralną, czyli zakładał chóry, komponował dla nich i dyrygował chórami. No i był pedagogiem, jednak zawsze, gdy nauczał, odzywała się w nim ta potrzeba jednak komponowania i w końcu postanowił poświęcić się jednak komponowaniu i cały czas do tego jakby całe życie dążył. Przybyli na uroczystość goście mieli okazję wysłuchać koncertu muzyki kameralnej oraz wierszy poświęconych osobie kompozytora. Dzisiaj obchodziliśmy 136. rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Co roku staramy się zrobić to inaczej. Pokazać coś ciekawszego, innego, coś, co zainteresuje szersze rzesze naszych mieszkańców. Dlaczego poezja i muzyka? Muzyka była na każdym spotkaniu, na każdych urodzinach. Ale poezja to jest ta, która się tworzy teraz tutaj u nas od roku czasu. Dlatego postanowiliśmy wspaniałego kompozytora i wspaniały koncert zespołu Promuzyka Antiqua połączyć z utworami naszych lokalnych artystów, poetów. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił olsztyński zespół Promuzyka Antiqua. Zespół kameralny Promuzyka Antiqua na co dzień działa pod patronatem Muzeum Warmii Mazur w Olsztynie. Muzycy, którzy wchodzą w skład, są w większości muzykami z innych miast, czy nawet z innych państw, prawda? A więc to się rozrosło. No można powiedzieć, że takim stałym składem zespołu jest to flet, obój, fagot i klawesyn. No ale tutaj mamy również współpracę z wokalistami, jak i również z pianistami, perkusistami, a więc tego jest bardzo dużo i w zależności od różnych miejsc koncertowych, racji również rozszerzania repertuaru i programu. Gramy, można powiedzieć, od muzyki renesansu do współczesności, czyli mówiąc krótko, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to wszystko. Dzisiejsze spotkanie, zresztą każde jest szczególne i jednocześnie ma swoje jakby inne prawa, bo dzisiejsze spotkanie jako oczywiście ważne, które tutaj nikt nie przyćmi bohatera, jakim był wielki nasz wiersz, prawda, do którego tutaj się zwracamy i dzisiejszy dzień jakby zaproszeni przez niego w jego domu świętujemy. No to była, przede wszystkim musiała być to muzyka z racji pomieszczeń, raczej mała, kameralna, która w jakiś sposób oplata muzycznie, żeby dźwięki jednak biegały te, które były częścią składową życia wielkiego Nowowiejskiego. Poematy poświęcone osobie i twórczości Feliksa Nowowiejskiego prezentowali nasi lokalni poeci. Feliks Nowowiejski, kompozytor wielki, tutaj się urodził, tu w naszym miasteczku tworzył, komponował, z głębi duszy swojej nutki wydobywał. Serce jego mocno uderzało, kiedy wychodziły z tego wersy całe,
cząstkę siebie, cząstkę swego życia tu dla nas zostawił, imię Polski po świecie rozsławiał. Choć mijają czasy, sława owa żyje, w utworach i chórach, w świecie gromkim echem serce jego bije. Dzisiaj urodziny jego obchodzimy, bardzo, bardzo wszyscy się cieszymy. Poeta pomyśli sobie, mamy rocznicę Feliksa Nowowiejskiego. Wypadałoby coś napisać ku czci pamięci jego. Więc do kartki zasiadamy, za długopis chwytamy i piszemy. Feluś nie mylić Stankiewicza, bo nasz Feluś do nowowiejskich się zalicza. On tu w Barczewie, na naszej ziemi, przed 136 laty urodzony. Różnością utworów się mieni, no i przez nas niewzgardzony. Inspiracją dla Agnieszki Chojnowskiej była twórczość kompozytora. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, prawda? Słyszymy to od dziecka, słowa naszej roty. Więc to najbardziej jest takie bliskie naszemu sercu, ludziom mieszkającym na tych terenach. Więc automatycznie, pisząc o Feliksie, pierwsza myśl, która mi się najbardziej wiąże z Feliksem, to jest ta rota. Rota to najbardziej znana kompozycja Nowowiejskiego, jednak pamiętajmy, że artysta pozostawił po sobie ogromny dorobek muzyczny. Jego twórczość była bardzo różnorodna, cały czas jest ona też nie do końca odkryta, tak jak mówi syn Feliksa Nowowiejskiego, pan Jan, że bardzo dużo utworów jest jeszcze w rękopisach, więc... I syn Feliksa Nowowiejskiego, właśnie pan Jany w Poznaniu i my tutaj, i Filharmonia Olsztyńska staramy się wszyscy o to, żeby tą twórczość odkrywać. Feliks Nowowiejski na pewno należał do tych wybitnych z wybitnych, prawda? W związku z tym, że rzecz sztuka jest niewymierna i tutaj trudno mówić. Oczywiście za życia był to niekwestionowany król, niekwestionowany artysta rozrywany po całym świecie, tak samo jak dzisiaj powiedzmy na swój sposób popularyzatorsko jest rozrywany powiedzmy Krzysztof Penderecki jako nasz chociażby polski kompozytor. Natomiast nie do końca może my potrafimy się tym cieszyć. Jest to wybitny kompozytor, którego powinniśmy się cieszyć, że jest i jakby świętować jego obecność, tego ducha, który w jakiś sposób inspiruje również dla mnie dzisiaj żyjącego człowieka, że w ramach tej muzyce się obracam. No, mam tą świadomość, że tutaj żył, że tworzył i mamy również do czego się odnieść. Pomimo tak wielkich dokonań kompozytora, zdaniem profesora Leszka Szarzyńskiego, osoba Feliksa Nowowiejskiego jest jeszcze wciąż zbyt mało rozpoznawalna. Nie do końca może potrafimy rozsławiać tego wielkiego kompozytora poprzez jego dzieła, poprzez tworzenie i tak dalej. Nawet sama Filharmonia, zresztą byłem dyrektorem Filharmonii, to na ten temat coś wiem, prawda? Chociaż imienia Feliksa Nowowiejskiego, no ten repertuar programowy wielkiego Feliksa no, jest bardzo skromny, czy właściwie prawie że żaden, a powinien być no, jakby tutaj szerzej, czy również te imię, nazwisko powinno przysparzać właśnie na tworzenie czegoś więcej, również pamięci tego wielkiego kompozytora. Miejscem, w którym dba się o pamięć kompozytora, jest właśnie Barczewski Salon Muzyczny, mieszczący się w rodzinnym domu Nowowiejskich. Przede wszystkim jest to działalność taka edukacyjna. Nie tylko prowadzone są tu lekcje muzealne, na które przychodzą tutaj dzieci, takie najmłodsze z przedszkola, podstawówka, gimnazjum, również z całego powiatu i nawet z różnych szkół imienia Feliksa Nowowiejskiego, na przykład z Gdańska, z Braniewa. Przyjeżdżają tutaj dzieci, uczniowie, żeby poznawać tą twórczość. I ja tak sobie myślę, że nawet wydarzenia kulturalne to są takie lekcje muzealne, bo o Feliksie się mówi. Myślę, że częściej jest grana muzyka Feliksa Nowowiejskiego na naszych różnych uroczystościach. Nie zawsze się to udaje, bo nie na wszystkie instrumenty Feliks Nowowiejski też tworzył, ale... Jednak no, staramy się, żeby ta muzyka jak najczęściej rozbrzmiewała. Jest organizowany Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej imienia Feliksa Nowowiejskiego, to już 12 lat trwa. Tam jest przede wszystkim muzyka chóralna prezentowana na tym festiwalu oczywiście. W dalszym ciągu utrzymywany jest także kontakt z żyjącą rodziną artysty.
Można powiedzieć, że jesteśmy w bardzo przyjacielskich takich stosunkach z synem Feliksa Nowowiejskiego, panem Janem. Jest naszym tutaj wielkim przyjacielem, zawsze nas wspiera. Do tamtego roku cały czas bardzo nas wspierała też pani Nina Nowowiejska. Niestety już odeszła od nas, to jest bardzo też duża tutaj strata, też odczuwamy. No i córka pana Jana, czyli wnuczka Feliksa Nowowiejskiego. Też w tamtym roku była na festiwalu chórów i mam nadzieję, że w tym roku przyjadą. Także no, przynajmniej ten raz do roku się widzimy. Państwo nowowiejscy przyjeżdżają do nas, a my staramy się też na... Ja byłam 2 lata temu na festiwalu muzyki organowej imienia Feliksa w Poznaniu właśnie. No a w tym roku obchodzone jest 5 lat salonu muzycznego w Poznaniu. I tam pan burmistrz właśnie pojechał z delegacją. Także no jest bardzo, myślę, że wspaniały kontakt i też nawet wymieniliśmy się kilkoma zbiorami między sobą, żeby po prostu wzbogacić swoje zbiory. Miejsce poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu jest także doskonałą okazją do promocji naszego miasta. Co roku odwiedzają je turyści z całego kraju i zagranicy. Są konkretne wycieczki i konkretne wydarzenia i wtedy jest najwięcej osób, tak jak na przykład dzisiaj. Tutaj no muzeum ma trochę jednak taki problem, że no jest trochę zimno zimą po prostu, także też nie robimy aż tak często imprez jak latem. Ale w okresie, w sezonie letnim to są wycieczki naprawdę z całej Polski i z poza granic naszego kraju przyjeżdżają specjalnie, żeby to muzeum odwiedzić. No są piękne, nawet wzruszające wpisy w księgach, że są zachwyceni, że właśnie czuć tego Feliksa Nowowiejskiego. Salon muzyczny jest także ważnym elementem życia barczewskiej społeczności. Jak obchodziliśmy 50 lat muzeum, to wystawiałam tutaj do oglądania dla wszystkich. Przede wszystkim myślę, że barczewiaków to zainteresowało, że są do oglądania księgi stare i wpisów też. Także wiele osób się tutaj też odnalazło. No i z tego, co tutaj, ja też jestem barczewianką, to z tego, co wiem, to każdy tutaj był, tak sądzę. Tym bardziej cieszy nas wiadomość o planowanym na ten rok remoncie. W najbliższym czasie, myślę, że w tym roku lub w przyszłym, planowany jest remont muzeum. No myślę, że będzie trochę unowocześnione, będzie odświeżonych tutaj całe te pomieszczenia, co myślę, że od razu zmieni się też wystrój i całe ustawienie, także myślę, że to będzie też taki punkt przyciągania, bo jednak przez te wiele lat muzeum się nie zmieniało, a teraz po prostu no trochę też no też się staramy, żeby coś zmienić, prawda, też z wyglądu, żeby no, przyciągnęło to też nowych turystów i no, pojawiają się jakieś nowe możliwości też tutaj działalności i eksponowania tych zbiorów. Planowana jest właśnie wymiana okien, drzwi wejściowych, takie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych z wózkami, żeby tutaj... To był naprawdę też duży problem właśnie, że nie możemy wszystkim osobom zaprezentować tych zbiorów muzealnych. Remont pomieszczeń, właśnie wymiana gablot. Nie pozostaje nam nic innego, jak być dumnym, że to właśnie tu, 136 lat temu, urodził się tak wybitny kompozytor jak Feliks Nowowiejski. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania salonu muzycznego i uczestniczenia w imprezach tu organizowanych. W tym programie to wszystko, na następne zapraszamy za tydzień.